Dzień dobry wszystkim. Godzina 10 wybiła. W związku z tym rozpoczynamy warsztat online dla wnioskodawców. Ja nazywam się Piotr Hensler i reprezentuję Fundację Akademii Organizacji Obywatelskich. I ze mną są jeszcze inne osoby, które za chwilę się pojawią. Natomiast my jako V, bo jesteśmy zespołem V, reprezentujemy szerszy podmiot. Ten cały warsztat odbywa się w ramach działania konsorcjum, w którym uczestniczy nie tylko V, ale uczestniczy też Fundacja Stefana Batorego i Fundacja Stocznia. Natomiast dzisiaj z nami są tylko w roli prezenterów osoby z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich. I teraz Was zapraszam, żebyście się pokazali i powiedzieli, kim jesteście. Andrzej Pietrucha, FAO. Witam wszystkich i zapraszam na webinarium oraz część warsztatową. Grzegorz Wiaderek, też zespół FAO, też będę dzisiaj z Państwem się tu komunikował. Będę patrzył na czat i na te pytania, na które będę starał się w miarę możliwości, jeżeli będą szybkie, proste odpowiedzieć. Jeżeli nie, to zbierzemy je też później, postaramy się na nie odpowiedzieć wszystkie dokładnie w czasie innym. Dzień dobry wszystkim. No mnie przy tym zerwanym łączu wywaliło, ale też będę prowadziła zajęcia. Mam na razie problemy techniczne, także na razie się wycofuję, ale jestem. Dziękuję bardzo. Już wiecie już, kto tutaj będzie po naszej stronie. Widzę tutaj pytania, czy my słyszymy Was jako uczestników. Nie, to jest tak, że tylko nasza czwórka może zabierać głos na razie w tej części, potem powiem więcej. Natomiast tak, tutaj mieliśmy to zerwanie, ale jesteśmy wszyscy w komplecie, w porządku i wszystko się dzieje. Co dzisiaj? Co w czasie warsztatu zaplanowaliśmy na 4 godziny, także intensywny czas pracy, intensywny kontakt z wnioskiem wstępnym. Naszym celem jest wsparcie Was w myśleniu o Waszym wniosku, a w zasadzie też o Waszym projekcie, ale też wskazanie, jak najlepiej wypełnić wniosek, żeby czasem nie popełnić głupiego błędu, ale też wskazując na to, co jest kluczowe w kontekście przekazywania informacji potrzebnych do oceny, kluczowe w kontekście myślenia o sektorowości projektów i temu będą poświęcone dzisiaj te 4 godziny pracy. Bardziej dokładnie, co się będzie działo. Prowadzenie do warsztatu właśnie powoli się kończy i za chwilę przed Wami prezentacja o konkursie sektorowym. Bardzo krótka, bardzo hasłowa, ponieważ w zeszłym tygodniu było długie webinarium temu poświęcone. Jeśli ktoś będzie miał potrzebę, żeby poznać szczegóły, to zaproszę do wcześniejszych nagrań. Po tej krótkiej prezentacji o konkursie sektorowym, takim bardziej przypomnieniu, przechodzimy już do meritum naszego dzisiejszego tematu, czyli wniosek wstępny, jak wypełnić. No, punkt jest krótki, ale to jest długa część. Przejdziemy razem przez cały wniosek, zwrócimy uwagę na newralgiczne elementy, podzielimy się podpowiedziami, na co warto uwagę zwrócić. I na zakończenie tej części będzie sesja pytań i odpowiedzi. To już Grzegorz Wiaderek zapowiadał bardziej szczegółowo, ale wtedy to się będzie działo. Potem przejdziemy do przyjrzenia się specyfice działań w projektach sektorowych. W związku z tym, że uważamy, że jest to temat nie tylko ważny, ale i trudny, to zdecydowaliśmy się poświęcić czas, żeby w ogóle przyjrzeć się temu, co to jest projekt sektorowy, co to znaczy, że jest sektorowy, a nie jakiś inny. I drugim takim punktem, którym poświęcimy więcej uwagi, to będzie przyjrzenie się diagnozie. Akurat w tym konkursie to nie nazywa się diagnoza, tylko uzasadnienie potrzeby realizacji wniosku. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to taki moment ważny w kontekście wypełnienia tegoż wniosku, ponieważ wtedy się uzasadnia, dlaczego w ogóle to, o czym piszemy, ma sens. I na końcu pojawi się punkt podsumowująca sesja plenarna. I to ostatnie słowo trochę zdradza, że niekoniecznie każda sesja będzie plenarna. I teraz Wam na koniec powiem, co oznaczają te czerwone linie dzielące punkty czwórkę od piątki oddzielającej, szóstkę od siódemki. W tej chwili jesteśmy na platformie Click Meeting, jak wiecie, i wszyscy razem jesteśmy tutaj w 106 osób bodajże. Będziemy przyglądać się konkursowi sektorowemu wnioskowi, a potem się podzielimy na mniejsze grupy. I zaprosimy Was do pracy warsztatowej w mniejszych grupach na punkty 5 i 6. Uważamy, że to sama prezentacja byłoby za mało i jest konieczne to takie solidne przepracowanie, dyskusja, refleksja nad tym, a w gronie 100 osób byłoby to trudne do zrealizowania. I po tej pracy, po projektach sektorowych i po diagnozie, znów wrócimy na sesję plenarną, znów wrócimy, żeby się spotkać jeszcze wspólnie, podsumować to, co się działo,
i zamknąć nasz warsztat. Taki jest plan. Grzegorz podał na czacie informację, o której będzie przerwa. No to jest taki wstępny plan, zamierzamy się go trzymać, ale też się nie zdziwcie, jak będzie coś 3 minuty wcześniej albo 3 minuty później. I w takim razie przechodzimy już do pierwszej części merytorycznej naszego spotkania. Krótka informacja, raczej przypomnienie, szybka przebieżka przez to, czym jest konkurs sektorowy, zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy, ale z takim nastawieniem, że pewnie wiecie, co to jest, skoro tutaj jesteście, natomiast tak dla uwspólnienia wiedzy, uporządkowania, kilka slajdów porządkujących. Po pierwsze, to jest to, o czym powiedziałem, że konkurs sektorowy jest realizowany przez konsorcjum składające się z trzech organizacji, Fundacji im. Stefana Batorego, który pełni rolę lidera w tym konsorcjum, Fundacji Stocznia i Fundacji Naszej, czyli Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich. Natomiast z takich naszych wewnętrznych podziałów wewnątrz konsorcjum wynika, że my, czyli FAO, jesteśmy odpowiedzialni za realizację właśnie tego konkursu sektorowego. Fundacja Batorego i Fundacja Stocznia organizują i przeprowadzają konkursy na projekty tematyczne. Pewnie część z Was też w tym temacie jakoś tam siedzi. Patrząc bardzo ogólnie na cały program Aktywnych Obywateli, jest w sumie 30 milionów euro do wydania, z tego 26,5 miliona na dotacje. I te dotacje mogą być rozdzielone, na cztery obszary wsparcia. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochronę praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie i obszar czwarty, czyli ten nas w tej chwili najbardziej interesujący, rozwój sektora obywatelskiego, czyli to, co jest tak zwane potocznie projekty sektorowe. I co w ramach tych projektów sektorowych powinno się wydarzyć? Powinny się wydarzyć działania, które się wpisują w pięć typów, o których za chwilę powiem. Natomiast tak patrząc bardziej przekrojowo, zależy nam na tym, żeby to były działania, które wzmacniają organizacje i ruchy obywatelskie, które wpływają na podwyższenie jakości usług, które te organizacje oferują. Działania, które tworzą przyjazne warunki dla funkcjonowania sektora obywatelskiego, czyli jest to również, zwróćcie proszę uwagę, działanie skierowane niekoniecznie tylko, a nawet wręcz nie tylko dla przedstawicieli sektora obywatelskiego, ale dla szerszego grona odbiorców. To, na czym nam zależy w tym konkursie, to żeby to były działania skierowane na rozwój zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym albo branżowym, z takim myślem o konkretnych grupach tematycznych, którymi się organizacje zajmują. No i co jest bardzo ważne i co jest jednym z takich kryteriów kluczowych dla rozumienia sektorowości projektu, to jest to, że korzyści, rezultaty będą udostępniane i będą do skonsumowania przez możliwie szerokie grono organizacji i ruchów obywatelskich, że nie jest to tylko skierowane do kilku pojedynczych podmiotów. A co konkretnie można robić? W ramach konkursu sektorowego można realizować działania z pięciu typów działań. Pierwszy typ to jest świadczenie usług i organizowanie aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i grup obywatelskich. Długi tytuł, każdy zresztą ma długi, no bo dużo w tym musi być zawarte. Ale co się pod tym kryje? Poprawa jakości zarządzania organizacjami, czyli takie działania, które przełożą się na to, że zarządzanie organizacjami będzie sprawniejsze, będzie skuteczniejsze, będzie efektywniejsze. Drugim takim celem, czy drugim zakresem możliwych działań jest zwiększanie możliwości prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych przez organizacje. Trzecim obszarem, czy trzecim typem działania jest wsparcie rozwoju organizacji w różnych obszarach, ale mamy takich sześć obszarów, na które szczególny nacisk kładziemy. Uznaliśmy, że one są szczególnie potrzebne, a zarazem nie zawsze są doceniane przez organizacje i promując te obszary, staramy się też zachęcać do tego, żeby organizacje postrzegały te obszary jako ważne, jeśli nie kluczowe w swoich działaniach. Podnoszenie standardów zarządzania, komunikacja, pozyskiwanie środków, przejrzystość i rozliczalność organizacji, monitoring i ewaluacja i nawiązywanie współpracy i tworzenie partnerstw z innymi podmiotami, środowiskami. I tu jest ten ważny element, innymi też środowiskami, ponieważ zachęcamy zarówno do partnerstw i współpracy wewnątrzsektorowej, jak i takiej, która wychodzi szerzej i obejmuje podmioty czy ze sfery publicznej, czy ze sfery komercyjnej. W związku z tym, że jest to bardzo obszerny typ działań, to też pokazuję tutaj kilka przykładowych rodzajów wspieranych działań, żeby zilustrować, co się może pod tym kryć. Działania informacyjne, działania edukacyjne,
konsultacje i doradztwo, organizacja staży, publikowanie materiałów informacyjnych, tworzenie i udostępnianie infrastruktury służącej dostępowi do wyżej wymienionych usług, czy wymiana doświadczeń. Natomiast podkreślam, że są to przykładowe rodzaje, to nie jest zamknięty katalog, więc jeśli organizacja, którą reprezentujecie, ma pomysł na działania inne, nie wpisane tutaj na tych kolorowych bloczkach, ale wpisujących się w ten typ działań numer jeden, no to jak najbardziej zapraszamy. To nie jest tak, że działania muszą dokładnie w to się wpisywać. Drugim typem działania jest monitorowanie procesów tworzenia i praktyk stosowania prawa i polityk publicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. No to znów skomplikowany tytuł, ale jak się jemu dobrze przyjrzeć, to będzie wiadomo dobrze, o co chodzi. Ważne jest to, że chcemy wspierać takie działania, które pomagają przeprowadzać monitoring tych działań związanych z prawem, tworzeniem prawa i stosowania, które wpływają na działanie sektora. I mogą być to działania akcyjne, doraźne, że tutaj zauważacie potrzebę, żeby szybko coś przeprowadzić, jakąś jednorazową akcję, jednorazowe działanie, odpowiedź na potrzebę chwili, no może nie takiej chwili, bo jednak ten konkurs parę miesięcy trwa i jak do działania się przejdzie, to minie czas, ale może być to też rozwój działań, które prowadzicie od dłuższego czasu, które przynoszą rezultaty i chcecie kontynuować, chcecie intensyfikować. Ten monitoring może obejmować sprawy ogólnosektorowe albo branżowe, więc nie musi to być o całym sektorze, a może być o wybranej grupie działań, wybranej branży. Podobnie jak działania te wzmacniające instytucjonalność i rozwój socjalny sektora, tak samo tutaj te działania mogą być prowadzone na poziomie centralnym, regionalnym czy lokalnym, z perspektywy lokalnej, w sensie nie tyle prowadzenie, ile perspektywa lokalna brana pod uwagę, ale też poziom europejski. Tak jesteśmy w Unii Europejskiej, pewne rozwiązania prawne są na szczeblu europejskim zapadają, więc też warto patrzeć, co tam się dzieje w tamtej sferze. I po prawej stronie macie bloczki, są przykładowe tematy. I to znów oczywiście nie jest zamknięta lista, tylko są przykłady, żeby łatwiej sobie wyobrazić, co mamy na myśli, co może się kryć pod tymi hasłami. Prawo do zgromadzeń, ochrona danych osobowych, filantropia, rachunkowość, podatki. Także co możecie sami spojrzeć, które z nich są ogólnosektorowe, a czy są jakieś branżowe. No patrząc na to, to są akurat przykłady tematów, które dotyczą wszystkich organizacji. Trzecim typem działań to jest rzecznictwo praw i interesów służące poprawie uwarunkowań funkcjonowania organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. I to jest bardzo podobna konstrukcja w przypadku monitoringu. Czyli znów, to rzecznictwo może być prowadzone na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym albo europejskim. Też może mieć formę kampanii, jednorazowych akcji, a może mieć formę działań ciągłych, które są prowadzone w dłuższym trybie. Ważny jest cel tego. Ważne jest to, żeby te działania służyły poprawie albo prawnych, albo politycznych, albo gospodarczych, albo społecznych, a w zasadzie lub, a nie albo, uwarunkowań funkcjonowania organizacji społecznych. Ważne jest to, żeby można było widzieć przekładalność tych działań na to, jak sektor obywatelski, rozumiany jako zarówno organizacje, jak i ruch obywatelskie, może z tego odnosić korzyści albo wpływa na ich działania. Czwarty typ działania to są działania, hasłowo mówiąc, promocyjne, ale tak naprawdę zmieniające świadomość. Zależy na tym, żeby zwiększać świadomość na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie. Czyli zwróćcie proszę uwagę, są to te dwa elementy. Po pierwsze rola i znaczenie sektora, ale też motywowanie, zachęcanie, angażowanie ludzi, takich zwykłych, niezwiązanych z sektorem, do tego, żeby w jakiś sposób wspierali to, co się dzieje w tym sektorze. Czy finansowo, czy wolontarystycznie, czy w jakiś jeszcze inny sposób, ale ważne jest to, żeby zachęcać no, szerokie grono odbiorców tego projektu do angażowania w sprawy sektora. Ważne jest to, żeby takie działania budowały pozytywny wizerunek sektora, żeby podnosiły wiedzę społeczeństwa na temat tego, jak w ogóle ten sektor działa, co robią organizacje, czym się zajmują, po co są i tak dalej. I też właśnie promowanie różnych form zaangażowania. Czy to będzie filantropia, czy wolontariat, czy jakieś inne działania, no to jest po stronie wnioskodawców, którzy mają swoje pomysły na to, jak to można robić. No i w końcu piąty typ działań to są badania, analizy, opinie, ekspertyzy potrzebne do realizacji działań wspierających rozwój sektora obywatelskiego. No i tak, i po raz trzeci powiem chyba, że jest długi to tytuł, ale ta długość uzasadniona tym, że zawiera on dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze,
chcemy, żeby były zbierane informacje o sektorze obywatelskim, ale tylko takie, które przekładają się potem na rozwój tegoż sektora. Czyli interesują nas takie działania, które, takie badania, takie analizy i tak dalej, których potem wyniki będą użyteczne. To będzie można przełożyć na funkcjonowanie konkretnego czy grup organizacji, czy jakiejś tematyki dotyczącej działania trzeciego sektora, żeby to było widoczne i żeby to było przekładalne i żeby to miało praktyczny później charakter zastosowania. No i tych działań jest 5 i w momencie pisania wniosku będziecie musieli zdecydować, który typ działania wybieracie, ale uwaga, jako wiodący. Może być tak, że was uzna i co może być całkiem uzasadnione, że na przykład typy działań 2 i 3, czyli monitoring i rzecznictwo, chcecie połączyć w jednym projekcie. I to oczywiście jest możliwe, aczkolwiek jeden dominujący typ działań trzeba wybrać i też z perspektywy ekspertów i ekspertek oceniających wasze wnioski, no musi być widać, że faktycznie ten wybrany jest dominujący. Więc łączyć można, czasem nawet trzeba, żeby projekt miał sens, natomiast pamiętając o tym, że jednak któryś z nich jest wybrany jako ten pierwszy. Tyle o typach działań. Jeszcze kilka informacji takich techniczno-organizacyjnych. Dotacje, no po pierwsze w euro, od 25 do 125 tysięcy euro można wystąpić, a dodatkowo można jeszcze uzyskać 25 tysięcy euro, połowę z tego w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie we współpracy z organizacjami z państw darczyńców. I to jest ważne, że nie każde partnerstwo, ale jeśli nawiążecie współpracę, nawiążecie partnerstwo z organizacją z Norwegii, Liechtensteinu albo Islandii, to możecie na te działania wspólne i w związku z tymi działaniami wspólnymi wystąpić dodatkowe 12,5 tysiąca euro. I drugie 12,5 tysiąca euro, ale zarazem mniej więcej 20% kwoty całego grantu, więc jeśli występujecie o niższą dotację niż maksymalną, no to będzie to niższa kwota, na rozwój instytucjonalny, czyli na działania, na rozwój waszej organizacji, na rozwój wnioskodawcy, niezależnie od tego, co robicie w ramach tej podstawowej dotacji na realizację projektu. Zapewne doskonale wiecie, że 30 czerwca kończymy przyjmować wnioski, co jest ważne, do południa. Tak? To nie jest do końca dnia, nie do północy, nie do 23.59, do 12.00. Także miejcie tego świadomość i nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. 6 lipca jest zakończenie oceny formalnej, no i oznacza to, że oceny formalnej. Tak, czyli wtedy będzie informacja, czy wnioski będą procedowane dalej, czy trafiają do ekspertów, ekspertek, czy nie spełniają kryteriów formalnych, o czym za chwilę, no co nie za chwilę, a trochę później, ale w tej prezentacji też będzie, naszej dzisiejszej. I dla osób, które przejdą ocenę wstępną, uzyskają pozytywną ocenę ekspertów i zostaną zakwalifikowane do dalszego trybu, od 25 sierpnia będzie konkurs, druga część konkursu na składanie wniosków pełnych. I w końcu października kończymy przyjmować wnioski pełne. No, osoby, które, czy organizacje w zasadzie, które dostaną liczbę punktów uprawniającą do tego, żeby dostać dotację, 5 stycznia najpóźniej się o tym dowiedzą. Ruszać z projektami można najwcześniej 15 stycznia, jeżeli w ciągu 10 dni od ogłoszenia będzie w stanie, no to oczywiście jest taka możliwość, ale w sumie są 3 miesiące na to, żeby ruszać, więc jest taki bufor, żeby sobie zaplanować, ułożyć organizacyjnie projekt i ruszać. Ostateczny moment na zakończenie projektu 29 lutego 2024 roku, ale to jest dosyć odległa przyszłość, także o takich rzeczach będziemy szczegółowo rozmawiali później na dalszych etapach naszej pracy. Co jest jeszcze ważne? Projekt może być minimum 12-miesięczny. Krótszych projektów nie można realizować i maksymalnie 36 miesięcy. No i nie ma też takiej opcji, żeby realizować projekty dłużej niż poza kwiecień 2024 roku. I ostatnia informacja, kto może aplikować, i to jest ważna sprawa, bo nie wszystkie podmioty mogą. Po pierwsze, muszą to być podmioty zarejestrowane w Polsce, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich i kościelne osoby prawne, ale oprócz tego, że podmiot wnioskodawcy musi być na tej liście, to jeszcze muszą być spełnione dodatkowe warunki. Po pierwsze, musi być to podmiot zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy od momentu składania wniosku i po drugie, że musi być sporządzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok bilansowy
albo zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy, o ile sprawozdanie nie jest wymagane. I tak jak mówiłem, ta część prezentacji jest taka trochę pobieżna, trochę przypominająca, po to, żeby się osadzić w temacie i przypomnieć najważniejsze elementy. Natomiast osoby zainteresowane pogłębieniem tematu zapraszam do obejrzenia nagrań dwóch webinarów z zeszłego tygodnia. 27 maja odbyło się webinarium dotyczące właśnie konkursu sektorowego jako takiego całości i tam przez 2 godziny opowiadaliśmy o tym, czym ten konkurs jest, a 2 dni później, 29 maja, kolejne 2 godziny tylko wyłącznie poświęcone projektom partnerskim. To jest ważny temat, uważamy, że współpraca jest cenna, też tę współpracę nagradzamy punktami przy ocenie. W związku z tym przez 2 godziny tłumaczyliśmy, na czym to polega, co jest ważne, co uwagę zwrócić. Także zapraszamy Was do obejrzenia tego. Nagrania znajdziecie po pierwsze na stronie aktywniobywatele.org.pl, to już pierwsze, 27 maja już tam wisi, wkrótce się pojawi to partnerskie. Znajdziecie też je oba na kanale VOTV na YouTubie, także zapraszam do korzystania, zaglądajcie tam, korzystajcie, tam jest mnóstwo ważnych informacji. I tym samym zakończyliśmy część pierwszą, czyli informacje ogólne o konkursie sektorowym i przechodzimy do części drugiej, wniosek wstępny. No, czym on jest, to może nie będę mówił, natomiast będziemy mówić, bo to już za chwilę ja też będę znikał, a pojawią się kolejne osoby, jak on wygląda, jak go wypełniać i na co zwracać uwagę. Natomiast od czego, z czym jeszcze ja zostaję z Wami? No, od czego zacząć? Od rejestracji. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście wypełniać wniosku, no to wejdźcie na stronę, której adres tutaj jest podany, czyli wnioski.aktywobywatele.org.pl. To jest generator wniosku, gdzie można wszystko zrobić, składać wniosek. I ważna informacja, no wniosek oczywiście można zapisywać w wersji szkicu, czyli nie oznacza to, że musicie przy pierwszym logowaniu, przy pierwszej rejestracji od razu wszystko wpisać za jednym zamachem. Mamy poczucie, że wniosek jest przyjazny z poziomu no właśnie takiej jasności, klarowności, na zmienienia faktu, że jednak tam trochę informacji trzeba wpisać i lepiej to rozłożyć sobie na kilka podejść. Jak i zarejestrujecie? Dostaniecie na maila potwierdzenie założenia konta i będziecie mogli zalogować się w systemie i rozpocząć pracę. Traficie na stronę, gdzie znajdują się okienka z różnymi opcjami, z różnymi miejscami, gdzie można wniosek złożyć. Spójrzcie, tutaj jest mały obrazek, ale na żółto zaznaczone. Tu znajdziecie konkurs sektorowy, trzeba to wejść i kliknąć potem zielony przycisk rozpocznij składanie wniosku i można będzie zaczynać pracę. Wniosek podzielony jest na kilka części, które za chwilę omówimy, natomiast tak bardzo patrząc przekrojowo i szybko, informacje o wnioskodawcy, informacje o partnerach, jeśli się zdecydujecie na współpracę partnerską, informacje o samym tym projekcie, który zamierzacie realizować. Jeżeli robicie partnerstwo, no tu będzie miejsce na to, żeby rozwinąć ten temat. Kwestia tego, czy chcecie aplikować również o środki na rozwój instytucjonalny, informacje dotyczące harmonogramu i budżetu. Także jak widzicie, są tu same ważne rzeczy, niczego niepotrzebnego nie ma i można sobie spokojnie na kilka etapów rozkładać tę pracę i przechodzić do działania. A w tej chwili przed Wami Andrzej Pietrucha, który wchodzi w szczegóły, co się mieści we wniosku wstępnym w konkursie sektorowym. Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich. Chciałbym krótko dzisiaj powiedzieć, jak no, taki mamy pomysł dzisiaj na to nasze webinarium, żeby przejść po prostu przez ten nasz wniosek i chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich istotnych rzeczy, żeby o nich pamiętać, żeby o nich nie zapomnieć, gdy pracujemy nad wnioskiem i tutaj ja spróbuję spojrzeć na te pierwsze części, takie głównie formalne i chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, jak już się zalogujemy do tego naszego systemu, on jest, uważamy, dosyć przyjazny, rzeczywiście ciężko się tam zgubić, ale zwracam uwagę na taką architekturę, to jest bardzo
proste i intuicyjne, czyli mamy zakładki, po prostu po kolei sobie możemy na tych zakładkach pracować. Ja dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na te pierwsze dwie zakładki, czyli informacje o wnioskodawcy i informacje o partnerach. Ja cały czas przypominam, że mówimy o wniosku wstępnym, który trzeba złożyć do 30 czerwca do południa. Więc co w tej pierwszej zakładce znajdziemy? To są te wszystkie oczywiście podstawowe informacje o organizacji, nazwa, numer telefonu, adres i tak dalej. To jest dosyć proste, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj szczególnie komentarz jakiś był potrzebny. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę w tej części A o wnioskodawcach na takie elementy. Po pierwsze, forma prawna i tutaj wybieramy sobie po prostu z listy. I tak jak już Piotrek wcześniej mówił, lista podmiotów, które mogą się ubiegać o środki, jest zamknięta, więc po prostu musimy wybrać sobie z tej listy odpowiednią formę prawną oraz wskazać nazwę rejestru, tej, której jesteśmy zarejestrowani. Zwracam uwagę, ponieważ ten błąd się pojawił kilkukrotnie w przypadku wniosków tematycznych, że to pole A9, gdzie trzeba wpisać nazwę powiatu, w którym zarejestrowano wnioskodawcę, dotyczy tylko tych podmiotów, które są zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc chodzi o tutaj koła gospodyń. Więc w każdym innym przypadku po prostu zostawiamy to pole puste. Data rejestracji, tak jak już też Piotr Hensler wspominał, podmiot musi być zarejestrowany minimum rok, 12 miesięcy wcześniej niż ten termin składania wniosku, więc tutaj też znajdziecie pewne automatyczne ograniczenie, o którym trzeba pamiętać. Jeżeli będzie problem z tą datą, to znaczy, że prawdopodobnie organizacja jest zbyt młoda, żeby aplikować. To jest lista, którą już też prezentowaliśmy, kto może, kto nie może w tym konkursie brać udział, natomiast ja zwracam uwagę, nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widoczne, ale żeby jeszcze sobie przeczytać w podręczniku takie dodatkowe informacje, szczególnie w stosunku do niektórych podmiotów, takich jak stowarzyszenia zwykłe, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, na temat elementów, kryteriów, które trzeba wziąć pod uwagę. Na przykład, jeżeli chodzi o fundacje, to te z zarządem jednoosobowym muszą mieć radę, muszą mieć organ nadzoru. W przypadku takich fundacji, gdzie jest zarząd kilkuosobowy, nie jest to już konieczne. Natomiast zwracam uwagę, że żeby tutaj pewnych rzeczy nie, jakichś istotnych rzeczy nie zgubić i po prostu sobie to spokojnie doczytać. Tutaj jeżeli chodzi o kościelne osoby prawne na przykład, to cele statutowe muszą obejmować w przypadku tych podmiotów takie obszary działalności jak po prostu pożytek publiczny i muszą być zarejestrowane, więc i muszą mieć też na przykład możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zwracam na to uwagę, żeby sobie to jeszcze spokojnie wszystko przeczytać w naszym podręczniku teraz, ponieważ na etapie właśnie składania tego wniosku trzeba będzie zadeklarować, że wszystkie te kryteria Państwo jako podmiot odpowiednie spełniacie i potem móc to udowodnić w tym momencie, jak już będzie podpisywana umowa, jeżeli oczywiście projekt uzyska dofinansowanie. Co dalej mieści się w tej części A? Jest adres,
adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż ten podstawowy, osoba do kontaktu. Wydaje mi się, że jest to proste, też prośba, żeby jednak podawać tutaj w przypadku tej osoby do kontaktu telefon, e-mail taki, który będzie, gdzie będziemy mogli Państwa potem zastać, bo w sytuacji, kiedy coś będzie wymagało, nie wiem, jakaś będzie techniczny błąd czy coś takiego niepokojącego, tak żebyśmy mogli z Państwem się po prostu szybko skontaktować. Na to zwracam uwagę. No i dochodzimy do tego momentu, w którym we wniosku my będziemy prosili o to, żeby bardzo przeczytać dokładnie cały szereg oświadczeń, deklaracji, które ze zrozumieniem dobrze by było, żeby każdy przeczytał i zobaczył, czy rzeczywiście jako podmiot spełniacie Państwo te kryteria. Tutaj nie będę odnosić się do wszystkich tych oświadczeń, które we wniosku się pojawiają, ale zwracam uwagę, żeby to szczegółowo sobie przeanalizować. Tak? Podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku, projekt zgodny jest ze statutem, nie zalegamy z płatnościami w Urzędzie Skarbowym, mamy sprawozdanie finansowe za ostatni rok bilansowy, ewentualnie zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów. To są przykładowe to oświadczenia i my w tym momencie nie będziemy jeszcze od Państwa oczekiwali przedstawienia dokumentów, które to potwierdzą, natomiast w tym momencie zbieramy te oświadczenia, więc to jest istotne, żeby wszystko to, co tutaj Państwo oświadczacie, było zgodne z prawdą. Natomiast dokumenty, o których wspominałem, one będą potrzebne w sytuacji przyznania dotacji i listę tych dokumentów też można znaleźć w tym naszym podręczniku, to jest tam na przykład zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, niezaleganiu w podatkach i tak dalej. Te listy tych dokumentów można znaleźć potem już w podręczniku i zapraszamy do tego, żeby też się z tym zapoznać, żeby wiadomo było, że potem Państwo jesteście w stanie te dokumenty w sytuacji przyznania dotacji nam przedstawić. No i po wypełnieniu tych wszystkich oświadczeń i teleadresowych danych dochodzimy do takiego momentu, na który chciałbym zwrócić uwagę w tej pierwszej części A wniosku, gdzie mamy informacje o prowadzonych dotychczasowych działaniach wnioskodawcy oraz o zasobach, bo to są właściwie dwie rubryki, gdzie rzeczywiście można już coś więcej napisać. To jest 1500 znaków. Są też informacje na temat, które trzeba tutaj wpisać, na temat przychodów, kosztów osiągniętych w ubiegłym roku oraz planowanych przychodach. To oczywiście szacunkowo trzeba wpisać za rok bieżący. Natomiast zwróciłbym uwagę na te dwie rubryki, bo tu już trzeba trochę coś opisać. I ja bym zwrócił uwagę, żeby nie podchodzić do tego sztampowo, że po prostu opisujemy tylko, co nasza organizacja robi, tylko zastanowić się i jednak trochę pracy w to włożyć, bo tutaj już są też konkretne punkty, które potem będą za te rubryki przyznawać nasi eksperci. I tutaj szczególnie istotne, bo skopiowałem tutaj pytania takie pomocnicze, które pojawiają się we wniosku i zwracam uwagę na taki element, w jaki sposób projekt przedstawiony we wniosku o dotację wpisuje się w cele i dotychczasową działalność wnioskodawcy. Czy jest kontynuacją, uzupełnieniem logicznym, nadstępstwem działań, które Państwo prowadzicie. Wydaje mi się to szczególnie istotne właśnie w kontekście tych projektów o charakterze sektorowym, żeby pokazać potencjał, możliwości, zdolność do prowadzenia tego typu projektu. I oczywiście to nie jest tak, że jeżeli organizacja nie prowadziła tego typu działań wcześniej, to jest od razu wykluczona. Oczywiście
lepiej, jeżeli mamy tego typu doświadczenie, ale wydaje mi się, że to jest istotne, żeby pokazać tutaj, nawet jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, Państwo gotowość i taką zdolność do tego, że będziecie w stanie się tym zająć i jakby tak to jakość tego uzasadnienia uważam chyba tutaj rzeczywiście już dla naszego wniosku duże znaczenie. Podobnie w przypadku tego drugiego pytania, gdzie możemy już trochę więcej napisać o zasoby. I tutaj też zwracam uwagę szczególnie rzeczy takiej ilu członków, zespół, tak, to wydaje mi się bardzo, bardzo ważne, szczególnie tutaj w kontekście tych planowanych działań, tak, pokazania tej zdolności, możliwości do realizowania tych działań. Ale też szczególnie ten ostatnie pytanie, które tutaj w tych pomocniczych się pojawia, na to chciałbym zwrócić uwagę, że co wskazuje na to, że wnioskodawca jest przygotowany, posiada odpowiednie doświadczenie, kompetencje, know-how do realizacji przedstawionego we wniosku projektu. Warto nad tym się pochylić, uzasadnić, pokazać, że rzeczywiście jesteśmy gotowi, jesteśmy zdolni, potrafimy, mamy taką gotowość do realizacji tego projektu. Ja też zwracam uwagę, że te pytania pomocnicze w przypadku obydwu tych tutaj rubryk, one są tylko przykładowe. To nie jest tak, że my musimy po kolei odpowiadać na tych 4 czy 5 pytań. To jest po to, żeby jakoś Państwa naprowadzić, ale to nie znaczy, że musicie dokładnie według tej logiki podążać. Jeżeli uważacie, że macie jakiś swój pomysł na pokazanie tej gotowości, zdolności, doświadczeń, zasobów, to bardzo prosimy o to, żeby to w ten sposób zaprezentować. I tutaj jakby kończąc ten wątek, zwracam uwagę i ja myślę, że dobrze pracować nad wnioskiem w takim systemie, żeby sobie wyświetlić też tą kartę oceny wniosków, czyli zobaczyć, w jaki sposób nad wnioskiem będą pracować nasi eksperci i oni też mają swoje pytania i trochę wychodząc od tych pytań właśnie, na które będą musieli odpowiedzieć eksperci, przyznając punkty, też można pomyśleć o tym, co my chcemy rzeczywiście tutaj napisać, posiada doświadczenie, projekt wpisuje się w cele, ma potencjał, jest w stanie zaangażować osoby z doświadczeniem. To są te wszystkie elementy, które będą brane pod uwagę wtedy, gdy będzie ten wniosek po prostu oceniany. Wydaje mi się to ważne, żeby z tej perspektywy na to spojrzeć. Czyli mamy. No i w ten sposób dochodzimy do końca tej pierwszej zakładki, o której mówiłem. To jest ta cała część A. I jak już to wypełnimy, to się od razu automatycznie zapisuje. Możemy przejść do części B, czyli części, w którym trzeba będzie, jeżeli planujecie Państwo wniosek w partnerstwie. Ja przypominam, że partnerstwo w naszym projekcie tutaj sektorowym jest traktowane priorytetowo, inaczej niż w przypadku programu konkursu tematycznego. Są dodatkowe punkty za partnerstwo formalne, więc zachęcamy do tego, żeby takiego partnera mieć, maksymalnie 3. I w tej części partnerzy my na etapie wniosku wstępnego po prostu wpisujemy tych naszych partnerów, przy czym zwracam uwagę na takie dwie kategorie. To znaczy z jednej strony, jeżeli macie Państwo partnera z państw darczyńców, kraje, myślę, że już nam się tutaj wdrukowały, wiemy kto to są państwa darczyńcy, to wpisujemy je w tej kategorii pierwszej, natomiast lista pozostałych partnerów w kategorii drugiej. To nie jest tak, że lepiej, że tutaj nie wiem, koniecznie trzeba mieć partnera z państw darczyńców. Zachęcamy do tego po prostu, żeby mieć partnera, chociaż nie jest to obowiązkowe. Natomiast w osobnych kategoriach wpisujemy partnerów z państw darczyńców i partnerów pozostałych. Przypomnę, że tutaj ta dowolność, jeżeli chodzi o,
o formy, kto może być partnerem, jest dużo większa niż w przypadku wnioskodawców. To mogą być i firmy, i organizacje pozarządowe, a nawet organizacje międzynarodowe czy grupy nieformalne z Polski. Natomiast jeżeli chodzi o te podmioty takie już no, podstawowe, to one mogą być i w Polsce, ale też w krajach państw beneficjentów, ich jest w tej chwili 14. I tutaj system pomoże w ten sposób, że po prostu pojawia się lista krajów. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy ten partner, z którym chce pracować, on rzeczywiście, znaczy czy ten kraj znajduje się na liście, to może sobie po prostu to w tym naszym formularzu znaleźć. Przypomnę, maksymalnie 3 partnerów, więcej nie. I to jest o tyle istotne, że jak zaczniecie Państwo wypełniać tą całą tutaj część wniosku w tej części B, to tutaj jak no, jakby jest taka opcja, żeby tych jakby u partnerów dodawać, czyli prawda, wpisujemy nazwę, adres, kraj, stronę www, formę prawną, no i jak już te dane podstawowe wpiszecie, to wtedy jest taka możliwość, dodaj nową pozycję, czyli dodaj nowego partnera i tych nowych pozycji możecie tam dodać nieskończenie dużo, natomiast z punktu widzenia formalnego w ramach naszego konkursu tych partnerów może być maksymalnie 3. Nie trzeba mieć koniecznie partnera z krajów państw darczyńców, może to być 3 partnerów z Polski, może to być 3 partnerów też z krajów tak zwanych beneficjentów. No i tutaj po prostu dopisujemy tych naszych partnerów. No i to jest wszystko w tej części. Ja sygnalizuję, że też tą deklarację taką partnerstwa będziemy musieli złożyć, ale dopiero na etapie tak zwanego wniosku wstępnego. Tutaj w tej chwili musimy tylko wpisać te dane podstawowe, natomiast więcej o partnerstwie, o tym, jak ma wyglądać projekt, to wszystko zaczyna się w tych kolejnych zakładkach, o których za sekundę opowie moja koleżanka. To jest chyba wszystko, na co chciałbym zwrócić uwagę w tej pierwszej części. Ona jest dosyć, wydaje mi się, prosta do wypełnienia, natomiast zwracam uwagę, żeby też na wszystkie, znaczy żeby to zrobić po prostu uważnie, żeby czegoś nie zgubić, nie pominąć, bo potem przy takim jakimś prostym błędzie technicznym możemy mieć problem, żeby po prostu tutaj zrobić to uważnie. Bardzo dziękuję i oddaję głos tutaj kolejnej osobie prezentującej. Dzień dobry, mam nadzieję, że teraz słychać mnie bez problemów. Ja tylko jedno z sprostowania, Andrzej się przejęzyczył. Deklaracja partnerska jest dołączana do wniosku pełnego. Także jest trochę czasu, żeby różne rzeczy jeszcze z partnerami uzgodnić, bo na etapie przygotowywania wniosku wstępnego musimy podać dane partnera i w tej części opisowej krótko uzasadnić, dlaczego projekt będzie realizowany w partnerstwie oraz jaki będzie charakter tej współpracy, jak się będą wszyscy członkowie partnerstwa dzielić zadaniami, jakie zasoby będą wnosić. I przypomnę, Piotr na początku mówił, że jest dostępne nagranie z webinarium, które było poświęcone wyłącznie partnerstwu, także więcej informacji o partnerstwach można znaleźć w nagraniu tego webinarium, no i oczywiście w innych materiałach, które są dostępne na stronie. Ja powiem o dalszych częściach wniosku, czyli no, tym tak zwanym mięsie i chciałam zwrócić uwagę na kilka elementów wniosku wstępnego. Pierwsze 3 punkty dotyczące samego projektu są dosyć proste, bo trzeba wybrać typ działań, wpisać tytuł projektu i przedstawić krótki opis projektu. No już była o tym mowa też na czacie, że nawet w przypadku, kiedy
nasz projekt łączy różne typy działań, to musimy we wniosku odhaczyć ten jeden dominujący. Tak, tu było takie pytanie, że jeżeli my będziemy wykonywać analizy, ekspertyzy potrzebne nam do przygotowania jakiegoś narzędzia, no to te analizy, ekspertyzy będą miały w tym przypadku taki charakter pomocniczy, a tym produktem takim docelowym jest to narzędzie, które ma usprawniać pracę jakiejś branży, organizacji pozarządowych, więc bardziej tego typu projekt wpisywałby się w działania numer jeden. Tytuł projektu, krótki, a treściwy. Koleżanki i koledzy z Fundacji Batorego, którzy no, bardzo dużo różnych wniosków o dotacje w ramach różnych konkursów czytają, no to mówią, że kreatywność w wymyślaniu tytułów projektów jest bardzo duża. No ważne, żeby nie przesadzić, żeby nie było to za długi tytuł ciągnący się przez parę linijek. To jest dosyć trudne, szczerze powiedziawszy, nadać projektowi taki zgrabny tytuł, który mówi, o czym ten projekt jest, przyciąga uwagę, no a nie jest pełnym zdaniem, więc czasami warto z tytułem projektu poczekać na koniec, jak już mamy jasność, jak ten projekt będzie wyglądał. To trochę tak jak z nadawaniem imienia dziecku. Czasami jest łatwiej, jak zobaczymy już, jak to dziecko wygląda. Krótki opis projektu to jest takie streszczenie, co, gdzie, kiedy, dla kogo, jak będzie robione i za ile. I też taka praktyczna rada, najlepiej jest to pisać na wniosku, na koniec, kiedy już no, mamy wszystkie szczegóły przemyślane, spisane, więc od tego nie rekomendowałabym zaczynać. I to jest taka ważna część, dlatego że no, ona pozwala wszystkim innym, którzy zapoznają się z treścią wniosku, dosyć szybko zorientować się, jaki jest jego charakter tego projektu, o czym on będzie. To też ułatwia ekspertom pracę, bo mogą sobie jakoś ocenę tych wniosków grupować, porządkować. I teraz tak, czyli mamy te pierwsze trzy takie informacje, no, gdzie nie musimy się jeszcze jakoś tak bardzo rozpisywać. Potem następny bardzo ważny element to jest uzasadnienie potrzeby realizacji działań, czyli to, co się tak nazywa też czasami diagnozą. Zwracamy na to uwagę, dlatego że ta diagnoza akurat w przypadku projektów sektorowych może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji, czy ten projekt w ogóle faktycznie ma charakter sektorowy, czy nie. My trochę tą kwestią, jakie cechy ma projekt sektorowy, będziemy się zajmować podczas pracy w grupach, która będzie po tej krótkiej przerwie zaplanowanej na 11:30. I wtedy nawet przewidzieliśmy takie ćwiczenie, gdzie będą różne przykłady projektów i będziecie Państwo w grupach się zastanawiać właśnie, które z nich mają cechy projektów sektorowych, które nie. No i ta diagnoza, tak jak powiedziałam, jest ważnym elementem. Ja tu napisałam, że diagnoza to nie storytelling. To nie chodzi, żebyśmy opowiedzieli pewną historię o tym, jak my postrzegamy pewien wycinek rzeczywistości sektora obywatelskiego, tylko musimy sięgnąć do twardych danych. I oczywiście nasza perspektywa też jest tym wszystkim ważna, ale raczej powiedziałabym z punktu widzenia kogoś, kto przetwarza dane, wyciąga na ich podstawie wnioski i decyduje o tym, jak potrzeby zidentyfikowane w tej diagnozie, jak problemy zidentyfikowane w diagnozie można najlepiej rozwiązać. Zresztą ta diagnoza, no to w ogóle jakby dla kogoś, kto zarządza organizacją, zarządza projektami, sama z siebie jest ważna i powinna być taką, powiedziałabym, regularną praktyką. Zawsze powinniśmy zaczynać planowanie, czy to strategiczne, czy projektów od analizy sytuacji wyjściowej.
No te, i teraz tak, tutaj właśnie trzeba zwrócić też uwagę na te dwie perspektywy. Co pisze wnioskodawca, czyli jakie pytania pomocnicze znajdują się we wniosku wstępnym. One mają Państwu pomóc, mają być takimi wskazówkami wytycznymi. Nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie te pytania punkt po punkcie w takiej kolejności, w jakiej one są zamieszczone w instrukcji wypełniania wniosku. No, natomiast na pewno mogą pomóc ustrukturyzować trochę te treści, więc na pewno zachęcamy do tego, żeby się z pytaniami zawartymi w instrukcji wypełniania wniosku zapoznać. I tak jak już powiedział Andrzej, warto też sprawdzić, na jakie pytania z kolei będzie odpowiadał ekspert, bo eksperci też w kartach ocen mają pytania pomocnicze i uzasadnienia swoich ocen jest takie oczekiwanie, będą formułować w oparciu o te pytania pomocnicze, więc w sumie warto sobie zestawić jedno i drugie, pytania z wniosku, pytania z karty ocen. One nie są rozbieżne, trochę z innej może perspektywy ujmują tą kwestię problemu, który jest nierozwiązany. Musimy określić, kogo on dotyka, jak dużych grup, jakie będą skutki tego, jeżeli projekt, problem zostanie nierozwiązany. No i też musimy popatrzeć na to, co się w ogóle już dzieje. Tak, bo my nie działamy raczej na pustyni i w próżni. Są różnego rodzaju instytucje, organizacje, środowiska, które daną problematyką się zajmują, no ale wedle naszej diagnozy prawdopodobnie te działania, które już są realizowane, nie wystarczają, tak? Więc też musimy tu się wykazać taką znajomością, że mamy orientację, co robi konkurencja, czy co robią inne instytucje, które gdzieś w tej tematyce działają, tak? No i to, co jest bardzo ważne w przypadku diagnozy, no to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku. Musimy sięgnąć do danych, do statystyk. Mogą to być oczywiście dane i statystyki ogólnie dostępne, mogą być to wyniki naszych własnych badań. No ważne jest też tak, żeby jakby skalę tej diagnozy dostosować do skali naszych działań i żeby, nie wiem, na przykład nie prezentować danych dotyczących sytuacji globalnej, jeżeli my się chcemy ograniczyć na przykład do terenu jednego województwa w Polsce, to musi być adekwatne. Generalnie ta część wniosku ma odpowiedzieć na pytanie, jaka jest luka, jakie są niezaspokojone potrzeby, nierozwiązane problemy, i jakie są na to dowody? Na dowody też pośrednio na to, że nasz projekt jest potrzebny i uzasadniony. Drugim ważnym elementem tego planu projektu są efekty projektu, rozumiane jako produkty i rezultaty, to z różnych jakby są rzeczy z różnego poziomu. Produkty, no to jest ten bezpośredni wynik działań, czyli jakby usługi, dobra policzalne. Rezultaty to są korzyści i zmiana, która wynika z użycia produktów projektu. My tu się nie różnimy od innych konkursów i od tego, jak tam definiowane są produkty, rezultaty. To wszystko jakby jest w ramach takiej logiki projektowej. Czyli produktem będą szkolenia, a rezultatem będą podniesione kompetencje, czyli produktem będą dane z monitoringu, a rezultatem będzie wiedza, jak naprawdę jest, tak? Świadomość tego, co działa dobrze, co należy zmienić, tak? Więc to ważne, żeby te dwie kategorie umieć odróżnić i też wiedzieć, jak będziemy mierzyć jedno i drugie. W przypadku produktów jest to prostsze, w przypadku rezultatów no czasami trzeba się zastanowić, tak, żeby z jednej strony jednak te rezultaty mierzyć,
a z drugiej strony, żeby samo mierzenie rezultatów nie okazało się odrębnym projektem badawczym. No i jakby to też trzeba brać pod uwagę, że to wszystko razem musi być ze sobą wewnętrznie spójne. Musi być taka zachowana logika projektowa, która pokaże na te zależności różnych jakby elementów projektu między sobą. Także produkty, które zaplanowaliśmy, faktycznie przyniosą określone rezultaty. Często tutaj następują różnego rodzaju problemy z przejściem od tych produktów do rezultatów, bo czasami się zdarza, że organizacja przeszacowuje możliwość zmiany rzeczywistości wskutek swoich działań, tak? I tych produktów nie jest tak dużo, nie oferują takiego wsparcia dla różnych grup, które by powodowały tak głębokie rezultaty, albo w drugą stronę można też nie doszacować, nie doceniać tego, co się robi. No i też jakby musi być też to takie sprzężenie. Czyli jeżeli nastąpi na koniec projektu określona zmiana, projekt przyniesie określone korzyści, to czy to faktycznie będzie spójne z tym, co diagnozowaliśmy na początku? Czy to rzeczywiście się przyczyni do rozwiązania problemów zaspokojenia zidentyfikowanej przez nas potrzeby? Jak mówimy w ogóle o różnych produktach i rezultatach, to też warto jest spojrzeć na wskaźniki projektów sektorowych na poziomie całego programu. I to jest element, który się pojawia co prawda dopiero we wniosku pełnym. Tam trzeba będzie zaznaczyć, czy nasz projekt przyczynia się do realizacji któregoś ze wskaźników na poziomie programu. I to jest ważna, wydaje mi się, jednak też informacja na etapie pisania wniosku wstępnego, żeby też się nad tym zastanowić, bo musicie też, panie państwo, uwzględnić to, że oczywiście eksperci będą oceniać wnioski po prostu jako odrębne plany, ustalając też jakiś taki punkt odniesienia, co uznamy za wniosek w puli wszystkich wniosków za bardzo dobry, co za słaby. Natomiast my też musimy zadbać o to, żeby te wskaźniki dotyczące projektów sektorowych na poziomie programu były osiągnięte, więc jeżeli będzie przewaga projektów w określonych typach działań, no to nie znaczy, że z automatu, jeżeli byłyby wszystkie super wnioski akurat w tym jednym typie działań, że one z automatu wszystkie uzyskają finansowanie. Teraz tak, zanim powiem krótko o harmonogramie, to jeszcze chciałam przypomnieć, że we wniosku wstępnym przed harmonogramem mamy dwa elementy. Jeden dotyczy partnerstwa i o tym już mówiliśmy, tam się znajdują te dwa punkty. Jeden o uzasadnieniu dla realizacji projektu w partnerstwie, drugi mówiący o tym, jaki jest charakter współpracy. Tam też jest punkt odnoszący się do rozwoju instytucjonalnego. Na etapie składania wniosku wstępnego my nie musimy opisywać działań, które chcemy zrealizować, żeby wzmocnić naszą organizację. Trzeba tylko po prostu podjąć decyzję typu tak, nie. Czy chcemy ubiegać się o uzyskanie takiej dodatkowej dotacji właśnie przeznaczonej na wzmocnienie naszej organizacji albo naszej organizacji i partnera, partnerów. Natomiast tak jak powiedziałam, nie musimy tutaj na tym etapie, na etapie wniosku wstępnego opisywać tych działań, pisać, co w ramach rozwoju instytucjonalnego chcemy zrobić. Czyli tak, nie. Bo później już tej decyzji nie będzie można zmienić. Jak ktoś na etapie wniosku pełnego dojdzie do wniosku, że jednak chciałby uzyskać też część dotacji na rozwój instytucjonalny, no to takiej możliwości już później nie będzie. Jeśli chodzi o harmonogram, to też w przypadku wniosku wstępnego sprawa jest prosta, bo musimy zamieścić tylko
trzy informacje. Jaki jest okres realizacji projektu w miesiącach? Jaka jest planowana data rozpoczęcia i planowana data zakończenia? Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby jednak na swój wewnętrzny użytek zrobić chociaż taką wstępną przymiarkę do bardziej dokładnego harmonogramu, żeby jednak zweryfikować te dane, które wpiszemy we wniosek. No i tu przypominam, to już też się pojawiło wcześniej, okres realizacji w przypadku projektów sektorowych może wynosić minimum 12 miesięcy, maksimum 36. Najwcześniejsza data rozpoczęcia, co wynika z harmonogramu konkursu, to jest 15 stycznia. My umowy dotacyjne będziemy podpisywać na przełomie roku. Jak się uda, zaczniemy w grudniu, jak nie, to zaraz w styczniu. Najpóźniejsza data zakończenia projektu to jest 29 lutego 2024, co wynika też trochę w ogóle z daty końcowej kwalifikowalności kosztów. Koszty kwalifikowalne są te, które są ponoszone do kwietnia 2024, ale my chcemy mieć jednak trochę zapasu, bo zawsze część płatności przechodzi na następny miesiąc. Jak tam Państwo zapoznacie się z podręcznikiem, to przeczytacie, że jeszcze jest taki jeden, można powiedzieć, miesiąc, na zasadzie 30 dni dokładnie na samo jakby płacenie kosztów projektowych. Płacenie, dokumenty musimy mieć z datami zawierającymi się między początkiem a końcem projektu. Harmonogram. No i mamy budżet. No tutaj może dużo na tym slajdzie nie widać, to jest akurat zrzut ekranu z systemu internetowego, ale widać tak czy inaczej, że tutaj tabelek na razie dużo nie ma, co znowu też wynika z tego, że nie podajemy bardzo dużo danych. To, co jest istotne, to już tu była informacja na czacie, że w zasadzie ta część wniosków, która jest teraz w systemie, straciła aktualność, to jest bardzo świeża informacja w sumie, bo dosłownie dwa dni temu uzyskaliśmy takie potwierdzenie, że wymóg wkładu własnego zostaje zniesiony. No i ponieważ to wszystko jest bardzo taką świeżą informacją, no to my jeszcze tego systemu nie dostosowaliśmy do tego, tak samo jak i nie dostosowaliśmy do dokumentacji, więc w podręczniku, w innych dokumentach nadal jest o tym, że wymagane jest minimum 10% wkładu własnego. Będziemy postaram się jak najszybciej te zmiany wprowadzić i tak samo poinformować te organizacje, które już zaczęły wpisywać wnioski w system o tej zmianie, kiedy ona nastąpi. No i to jest tak, że oczywiście wymóg wkładu własnego został zniesiony, ale to nie znaczy, że tego wkładu nie można wnosić. Jeżeli ktoś chce się wykazać wkładem własnym, to jak najbardziej można. I jakie informacje w budżecie są potrzebne, w tym budżecie, który jest częścią wniosku wstępnego? No to już było też wcześniej mówione, że wszystkie kwoty są prezentowane w euro. Umowa dotacyjna też zawiera kwotę w euro. Państwu będą przelewane, tym z Was, którym dotacja zostanie przyznana, środki w euro na konto w złotówkach. Tam trzeba też dokładnie sobie umowę dotacyjną przeczytać, według jakich kursów trzeba będzie te przeliczenia potem stosować. No jest to na pewno jakieś utrudnienie. No i a co podajemy, jakie informacje podajemy w budżecie wniosku wstępnego? Znowu tylko trzy kwoty. Koszty całkowite, obejmujące, jeżeli ktoś realizuje projekt w partnerstwie i jeżeli ktoś chce się ubiegać o dodatkową część dotacji na rozwój instytucjonalny, to te koszty całkowite muszą wszystkie te koszty obejmować.
Dlatego też, jeżeli ktoś się decyduje na ten rozwój instytucjonalny, który również ma swoje limity kwotowe, no to warto się jednak zastanowić, chociaż tak wstępnie, co to konkretnie mogłoby być. Kwota wnioskowana dotacji, wartość wkładu własnego może zostać taka, jaka jest, jaką planowaliście, ale będzie można tu po prostu też wpisać zero. No i oczywiście no tutaj nie jest tak na pozór dużo pracy. Musimy wpisać trzy kwoty, ale właśnie przestrzegam przed strzelaniem i takim zakładaniem, że to na oko, ach, to my może tyle wynosić, to się na pewno zmieścimy w takiej kwocie. Zróbmy sobie jednak taki budżet szczegółowy na własny użytek, nawet jeżeli on jest w tej chwili w innym formacie niż ten budżet, który jest później potrzebny na etapie wniosku pełnego, bo na etapie wniosku pełnego będziemy musieli przedstawić już budżet tak szczegółowo rozpisany. I to są te najważniejsze informacje o wniosku, jaki chciałam przedstawić. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, która została na koniec. Pamiętajmy o tym, że wnioski poddawane są dwuetapowej ocenie i żeby wniosek mógł być oceniany przez ekspertów merytorycznych, on musi pozytywnie przejść ocenę formalną, więc sprawdźmy, czy rzeczywiście spełniamy wszystkie kryteria uprawniające nas w ogóle do ubiegania się o dotację, czy właściwie wypełniliśmy wszystkie pola formularza. Sprawdźmy też, czy nie przekraczamy tego limitu dwukrotnego występowania w roli lidera i partnera lub partnerów. O tym też już kilkakrotnie mówiliśmy. I teraz tak, jest możliwość taka w przypadku no, takich drobnych błędów technicznych. Trudno mi jest w tej chwili podać konkretne przykłady, no bo będziemy raczej reagować przypadek po przypadku, no, które nie mają jakiegoś takiego decydującego wpływu. To nie jest kwestia taka, że ktoś w ogóle pomylił konkursy i napisał wniosek o czymś innym. No, gdzieś tam zapomniał jakiegoś pola wypełnić, które akurat było nieobowiązkowe, a w jego przypadku dobrze by było, żeby jednak ta dana była podana. No więc my możemy, mamy taką możliwość zwracania uwagi na to, że wystąpił taki błąd, który można poprawić. No jeżeli ktoś oczywiście w założonym terminie nie poprawi, no to wniosek zostanie odrzucony. No i to, co ważne, to też wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, no mogą odwoływać się mailem od takiej decyzji. Jest przewidziany tryb na rozpatrywanie takich wniosków. Szczegóły też Państwo znajdziecie w podręczniku. To jest wszystko, co chciałam powiedzieć, prezentując tu pozostałe elementy wniosku. I teraz myślę, że nadszedł czas na następny punkt programu, no, którym i oddaję głos Grzegorzowi, który powie trochę na temat pytań, jakie się pojawiały na czacie. Jeżeli Państwo macie teraz jeszcze jakieś następne pytania, no to też można je pisać. Ja w każdym bądź razie na razie dziękuję za uwagę. Pytań było sporo na początku, oczywiście, kiedy się kończy, kiedy przerwa, i to żeśmy szybko wyjaśnili. Potem pojawiły się pytania bardziej dociekliwe i te pytania też staramy się odpowiedzieć. Ja bym na początku może tak ogólnie powiedział, bo te pytania były, jak mówię, bardzo ogólne i bardzo szczegółowe, natomiast na dużą część z nich i tak moi koledzy i koleżanki w swoich znakomitych prezentacjach odpowiedzieli i może ja bym tak podkreślił tak zbiorczo też to, co oni mówili, to, co wynika z Państwa pytań. W tym wniosku wstępnym chodzi o to, żeby tak najogólniej rzecz ujmując zachwycić ekspertów swoim pomysłem, to znaczy pokazać im, dlaczego to właśnie my, dlaczego ten problem i że to właśnie my się na nim znakomicie znamy i my jesteśmy do tego problemu idealnie dopasowani.
udowodnić, że mamy wiedzę, orientację i coś znaczymy w tej dziedzinie. Tam bardzo wielu szczegółów w siłę wniosku wstępnym nie da napisać, bo ten wniosek ma swoje ograniczenia co do liczby znaków. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby rzeczywiście umiejętnie i skutecznie zachwycić ekspertów swoim pomysłem i swoją koncepcją, a mniej, żeby bardzo szczegółowo, używając różnych skrótów, różne tam elementy umieścić. Tak szybko przeglądając, bo czasu troszkę już mamy mało, przeglądając te pytania, było pytania, pojawiały się o typy działań, jakie są te typy, czy dany projekt pasuje do danego typu. To oczywiście tak ciężko określić na podstawie jednego pytania, jednego szybkiego czatu. To jest Państwa decyzja. Państwo mają ten katalog. Piotr fajnie pokazał te przykładowe oczywiście różne elementy, które w skład tego katalogu działań wchodzą. I to Państwo decydują, czy to, co wymyślicie w szczegółach, już bardziej pasuje do danego typu, czy innego typu. Oczywiście typy mogą być mieszane, ale zawsze będziemy prosili, żeby ten dominujący wybrać. Bardziej też dla celów takich porządkowych i pokazujących pewną koncepcję, o co tak naprawdę, co jest istotą tego naszego projektu i oczywiście różne elementy z innych typów się mogą tam pojawiać. Pojawiały się bardzo szczegółowe pytania dotyczące wykorzystania dotacji, to znaczy na jakie cele może być wykorzystana, jak rozumieć te ograniczenia, które tam są wskazane w dokumentacji, w warunkach. Też zaznaczę, że znakomita większość, czy nawet wszystkie te różne ograniczenia, wymogi, warunki, to są elementy, które zostały w programie po prostu zapisane i operatorzy tego programu po prostu muszą je zastosować. I to nie jest kwestia jakichś wymysłów, czy jakichś koncepcji, to są elementy, które trzeba zastosować i z których też operatorzy będą rozliczani, czy zostały zastosowane. Więc podkreślić należy, że nie można wykorzystywać na te ograniczone, wskazane cele dotacji w okresie jej realizacji. To jest taki jest warunek. Oczywiście różne elementy będą zakupione z dotacji, będą jakiś komputer, czy będzie jakiś element wyposażenia, czy cokolwiek innego, program zakupiony i organizacja potem będzie funkcjonowała i różnie może też te elementy się mogą być wykorzystywane i warunek ścisły jest taki, że w okresie dotacji nie można wykorzystywać na te wskazane tam wyraźnie cele. Dużo pytań było o partnerstwie. Rzeczywiście się one pojawiały i wydaje mi się, że następowało w pewnym momencie pewna taka niejasność co do wymogów w zakresie partnerstwa. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć, że te wymogi wobec partnera są znacznie bardziej elastyczne, znacznie bardziej szerokie niż do wnioskodawcy. Znaczy może być większa grupa tych podmiotów partnerami, to mogą być uczelnie, to mogą być podmioty komercyjne nawet, to mogą być bardzo różne podmioty i te ścisłe wymogi, które są stosowane wobec wnioskodawcy, nie zawsze będą odnosiły się do partnera, więc warto, planując partnerstwo, po pierwsze zobaczyć tą prezentację, która już była nagrana i została już powieszona w internecie, ale też warto szczegółowo zobaczyć podręcznik, tam też są te elementy opisane, pokazane kto, jak może być partnerem. Niezależnie od tego oczywiście też postaramy się te kwestie jeszcze doprecyzować w tych pytaniach najczęściej zadawanych, podobnie jak kwestie na co mogą być wykorzystywane cele, na jakie cele mogą być, a na jakie nie mogą być wykorzystywane środki z dotacji. Były pytania szczegółowe odnośnie wkładu własnego, już Dominika powiedziała, też się na czasie o tym pojawiło, to jest absolutnie świeża informacja i taka uprzejma prośba, żeby wstrzymać się z zasypywaniem też pytaniami nas w tej sekundzie, w tym momencie, ponieważ oficjalne informacje za chwilę się pojawią i one będą podstawą do wszystkich działań, tam będzie to precyzyjnie pokazane i do tego trzeba będzie się odnieść. Patrzę jeszcze, jest dużo pytań, na które ja teraz nie odpowiadam, bo mówię, a nie mam takiej umiejętności fantastycznej, żeby się
żeby się podzielić. Były też pytania o właśnie przy partnerach, o kwestie tych powiązań. Tam pojawiły się szczegółowe pytania o właśnie federacji, organizacji. No, taki jest wymóg, że składamy z podmiotami, które nie są ze sobą powiązane. Te podmioty składają. To jest wymóg, który został zapisany, my go musimy stosować i rzeczywiście być może dla części z Państwa będzie ograniczające, no ale jest i to należy po prostu przyjąć i do tego się dostosować. Mnie się wydaje, że chyba z tych pytań najważniejszych to tyle. Tych pytań tu się więcej pojawiło, widzę, że Litka i koledzy odpowiadają na te pytania, więc mam nadzieję, że dostaliście już odpowiedzi. Jeżeli nie dostaliście Państwo tych odpowiedzi, no to tak jak powiedziałem, zaznaczyłem, wszystko dokładnie przeanalizujemy i postaramy się na nie odpowiedzieć. Także proszę zaglądać na te nasze strony i tam tych odpowiedzi ewentualnie poszukać. Jak coś przyjdzie Państwu do głowy, pytanie kolejne, to oczywiście jest też możliwość do nas napisania, z nami skontaktowania, żeby pewne rzeczy jeszcze sobie doprecyzować.